Cześć, witajcie na kanale Grzesiek Opowiada. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować, jak wyglądał dostęp do internetu w telekomunikacji polskiej, a przynajmniej jak telekomunikacja polska go reklamowała w roku 2000, tutaj pierwszym z tego co widzę. Jest to prezentacja taka fleszowa, która powinna odpalić się tutaj na komputerze. Wymagany jest procesor Pentium, 32 MB RAM-u, CD-ROM, 640x480 ekran. Ja będę to uruchamiał na procesorze Pentium 2 233 MHz, Windows 98, 160 MB RAM-u, dysk SSD. Więc nie przedłużając, zaczynajmy. Zobaczmy, jak ten dostęp. I tutaj w środku mamy taką kartę. Ta karta to jest płyta CD, tak jak tutaj widzimy, taka obcięta. Włóżmy ją. Mamy fajną muzyczkę w tle i tutaj mamy prezentację tej karty, którą właśnie włożyłem. I mamy Telekomunikacja Polska oferuje różnorodne formy dostępu do sieci internet. Tak jak połączenia pan modemowe za pośrednictwem sieci ISDN, usługi SDI, czyli szybkiego dostępu do internetu, łącza stałe oraz łącza satelitarne. Wybierz interesujący Cię sposób dostępu do internetu, aby dowiedzieć się więcej. Zacznijmy od początku, wybierzmy co my tu mamy od... O, mamy SDI jako pierwsze tutaj wymienione. Zobaczmy co tutaj na ten temat mamy. Szybki dostęp do internetu. SDI. Szybki dostęp do internetu to usługa oferowana przez Telekomunikację Polską, umożliwiająca jednoczesne korzystanie z telefonu i transmisję danych przez istniejące łącza abonenckie. Niskie koszty miesięcznego abonamentu oraz stały dostęp do sieci czynią ją atrakcyjną dla użytkowników prywatnych, często korzystających z sieci oraz małych przedsiębiorstw. Jak widzimy, mamy tutaj fajnie wyjaśnioną całość, wiadomo o co chodzi. Dodatkowo jest tu ładne zdjęcie modemu i mamy oprócz samego opisu usługi także trochę o zastosowaniach, które wybierzemy. Jest do użytkowników, którym nie wystarcza zwykły modem i potrzebny jest stały adres IP. Tu jest też o szybkości, która wynosi od 115 do 70, jeżeli korzystamy z telefonów, kilobitów na sekundę, czyli szybciej niż modem. Jeśli chodzi o ceny, mamy tu, że to jest to 160 zł z podatkiem VAT, a 999 zł wynosiła wtedy w 2001 roku instalacja. Okay, tu mamy też link na stronę TPS-a SDI. Nie wejdę niestety, bo nie mam internetu tutaj. To zobaczmy, co o numerze 020-21-22 nam tutaj pan opowie. 020-21-22. Numer 020-21-22 pozwala na dostęp do internetu za pośrednictwem modemu i tradycyjnych łączy telekomunikacyjnych. Jest to najtańszy i jednocześnie wygodny sposób korzystania z internetu dla użytkowników, którzy spędzają niewiele czasu korzystając z sieci. Okej, czyli już wiemy dla kogo to było. Tutaj lektor nam wyjaśnił o zastosowaniach, użytkownikach. Mamy też o prędkościach, że od 33,6 do 56K. Ja tutaj może trochę ściszę tą muzyczkę w tle. Odnośnie cen, tutaj zobaczmy co mamy. Że 3 minuty połączenia według taryfy lub 6 minut. Ja by obliczyć, możemy skorzystać sobie tutaj z kalkulatora. Uruchommy sobie ten kalkulator. O, mamy sygnowany logiem TP kalkulator. Tutaj mamy, że jest to 3,54. Tutaj mamy internet. A w sobotę i święta, właśnie to jest sobotę i święta, a jak wybierzemy sobie poniedziałek, piątek, 8-18, to mamy aż 7 zł za godzinę. I teraz, pamiętając historię różnych dialerów, która też pojawiała się w komentarzach do mojego filmu o tych płytach CD, jak również o modemach i sposobie dostępu do internetu, to właśnie dialery dzwoniły na połączenia 0700. I teraz
Zobaczmy sobie tutaj takie połączenie 0700 zaczynające się na 1, to byśmy mieli 88 zł za godzinę. Ale jeżeli wybierzemy sobie tu którąś z tych wyższych cyfr, na przykład 9, no to mamy 292 zł za godzinę połączenia z takimi numerami 0700. No jeszcze jest jakieś 0707, nie wiem co to do końca było. Tutaj jakoś wyjechało nam poza i niestety nie da się już więcej tu sprawdzić. No, ale tak jak mówiłem, to 0700 było tutaj zmorą, bo w zależności od prefiksu mieliśmy bardzo wysokie ceny połączeń. Porównując to do tych 3 zł za internet w godzinach soboty i święta i tutaj po 18, to była to kolosalna różnica. Ok, wróćmy tutaj do samej prezentacji. Jak już wiemy, jakie są ceny, możemy sobie zobaczyć, jak wygląda konfiguracja, na przykład dla Windowsa 98. Sobie tutaj klikniemy. To nam się tu ślicznie animuje i mamy informację, co klikać po kolei, jak w prostych 11 krokach połączyć się z internetem, z użyciem modemu. Dodanie odpowiednich protokołów, utworzenie połączenia, po kolei wpisanie numeru. Tutaj jeszcze jakieś dodatkowe typy serwerów, podanie DNS-ów. No i już pozostaje nam tylko kliknąć połącz i wpisać hasło. Mamy tu więcej informacji, możemy się tylko tutaj też już pewnie na tą stronę nie wejdziemy. Ok, to teraz jakbyśmy sobie zrobili trochę głośniej, przejdziemy tutaj z powrotem, co tu Pan nam lektor powie o usłudze ISDN. ISDN. Cyfrowa sieć z integracją usług pozwala na realizację wielu różnorodnych usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do internetu. Transmisja danych poprzez ISDN charakteryzuje się większą szybkością i niezawodnością w porównaniu z transmisją z wykorzystaniem tradycyjnego modemu. Dzięki temu możliwe jest odbieranie poczty elektronicznej w krótszym czasie, szybsze ściąganie plików z sieci i wygodniejsza praca z siecią internet. No i tak samo jak w poprzednich tutaj tych prezentacjach mamy też trochę o zastosowaniach, dla jakich użytkowników to było przewidziane, o dostępności tych usług, ich prędkości, o cenach. Tutaj niestety nie mamy tego kalkulatora, jak to wyglądało, ale też według impuls, według taryfy, więc pewnie to było tak samo. No i tutaj mamy też stronę internetową, niestety już nieaktualną prawdopodobnie. Polpak-T. Polpak-T to jedna z najnowocześniejszych i największych sieci teleinformatycznych w Europie. Polpak-T oferuje użytkownikom dostęp do internetu za pomocą łączy stałych o dużej niezawodności i przepustowości oraz wiele innych usług. Ok, i tutaj z tym Polpakiem widzimy, że to jest bazuje na sieci szkieletowej, która miała 155 megabitów na sekundę. Tyle miał szkielet tej sieci, a tutaj jeżeli przejdziemy, tutaj mamy zastosowania i użytkownicy. Ok, ale tutaj mamy też odnośnie tej prędkości dostępowej. Że tutaj jest szkielet, jest 34 megabity do Poznania, na przykład Warszawy, Wrocławia i Olsztyna, a prędkość dla użytkownika końcowego to 64 kilobity do 2 megabitów. Dzisiaj to mamy większą prędkość tej końcówki naszej abonenckiej niż tutaj było sieci szkieletowej. I to wielokrotnie większą. No tutaj jest ceny w zależności od gwarantowanej przepustowości. Tutaj dzisiaj już chyba mało kto operuje tą gwarantowaną tutaj przepustowością, tym CIR, czyli że oni gwarantowali minimalną przepustowość łącza, ale ona chyba była tutaj z poziomu TPSA dalej, ale oczywiście nie gwarantowała prędkości połączenia z daną stroną, tylko do pewnego miejsca sieci. No i więcej informacji mamy oczywiście na stronie internetowej TPSA. I prócz tego TPSA tutaj, tak jak widać, oferowała jeszcze łącza satelitarne i telewizję kablową, co mnie zdziwiło, że TPSA sama oferowała taką usługę. Dajcie znać, czy ktoś skorzystał z Was z tego. A tymczasem posłuchajmy, co Pan ma nam do powiedzenia o łączach satelitarnych. Łącza satelitarne. Satelitarna transmisja danych umożliwia dostęp do sieci internet wszędzie tam, gdzie tradycyjna infrastruktura telekomunikacyjna jest niewystarczająca, a użytkownicy oczekują najwyższej jakości przekazu danych.
Dzięki systemowi Immarsat dostęp do internetu mogą uzyskać użytkownicy będący w ruchu, poruszający się samochodami, jednostkami pływającymi i samolotami w kraju i za granicą. I tutaj też mamy te prędkości od 64 kilobitów do 2 megabitów, co jest bardzo dużym rozrzutem, ale jak sobie spojrzymy na to, co tu pan opowiadał o tym Inmarsacie, to okazuje się, że tu jest od 2,4 kilobitów na sekundę do 64. A tylko z użyciem tutaj tych VSATów, to mamy dopiero tutaj te 2 megabity, jednak w większości tych połączeń, które tu są wspominane, to jest 19 kilobitów, 64 kilobity, 9,6 i te 2 megabity to jest jakaś maksymalna prędkość z wykorzystaniem o tu jakiejś anteny, anteny o małej średnicy do 2,4 metra, no ale mała średnica, więc tutaj już naprawdę trzeba było konkretny sprzęt postawić, żeby taką prędkość uzyskać. No, tu mamy gdzie uzyskać więcej informacji, no i teraz jeszcze raz sam koniec, mamy jak wyglądało świadczenie usługi telewizji kablowej przez TPSA. Posłuchajmy. Telewizja kablowa. W wybranych rejonach Telekomunikacja Polska oferuje dostęp do sieci internet za pośrednictwem sieci telewizji kablowej. Usługa przeznaczona jest dla osób prywatnych i małych firm, oferując stały dostęp do sieci i dużą przepustowość przy stosunkowo niskich kosztach abonamentu. No i tutaj tak samo mamy znowu opis, jak wyglądała ta usługa. Dla kogo była dedykowana, jakie tutaj mamy prędkości i prędkości, co ciekawe, aż do 4 megabitów na sekundę, co było całkiem szybko w roku 2001. No i trochę o cenach. Jeszcze z takich ciekawostek na koniec, jeszcze mogę pokazać dwie rzeczy. Jedno to jest przy tym kalkulatorze, co tutaj był. I tych cenach, co tutaj mamy. Jak obliczyć, to pokażę wam taką ciekawostkę, z kiedy ten kalkulator jest, ponieważ to mamy tutaj o programie, ale jest ostatnia aktualizacja i wychodzi na to, że ta płyta była wypalona gdzieś, tu jest napisana data 2001, ale to mogło być końcówka też roku 2000, więc tak, żeby mniej więcej spozycjonować moment, na który podawane są te ceny, to jest przełom 2000 i 2001 roku. A drugą ciekawostkę, jaką mogę wam tutaj pokazać, jest to tutaj. Jaki rodzaj dostępu do internetu byłby najlepszy dla mnie? No i mamy tutaj po uruchomieniu tego pewną ankietę, gdzie potrzebujemy tego dostępu do internetu, czy często zmienia miejsca pobytu, czy w domu. No dobra, załóżmy, że w domu, bo jak to często, to pewnie poleci nam na końcu dostęp satelitarny. Czy chcemy uruchomić własny serwer www, czy tylko będziemy korzystać z dobrodziejstw internetu, powiedzmy tak jak dzisiaj, z dobrodziejstw internetu. Jak często? Czy będę intensywnie korzystał z internetu, czy mniej niż godzinę dziennie? No, będę korzystał intensywnie. I czy będę przeglądał www, korzystał z różnych usług sieciowych, czy tylko do przeglądania stron i oglądania poczty. No będę, powiedzmy, korzystał z różnych usług sieciowych. Czyli tak jak dzisiaj. I co on mi tutaj zaproponował? O, nawet sieć szkieletową lub sieć satelitarną. Ciekawe. A jakbyśmy jeszcze tutaj trochę inaczej przeszli ten cały proces, czyli powiedzmy, że jeszcze raz, tutaj jeszcze jedną musiał sobie sprawdzić. No ciekawe, dlaczego właśnie wychodzi mi ten VSAT. Aha, bo tutaj wybrałem, że mniejsze znaczenie ma dla mnie cena usługi, a tutaj, że chciałbym tanio. No dobra, tak chcę tanio. O, to jak chcę tanio, to mamy SDI i telewizję kablową, a jak mnie cena nie interesuje, o to sieć szkieletowa, satelitarna i tak dalej. A tutaj... jak cena mnie nie interesuje, to zaproponował mi najdroższą po prostu. Dobra. Czyli on uważał w tym momencie, ten program lub jego autor, że najlepszym dostępem jest właśnie albo Polpak, albo łącze satelitarne. Pod względem i niezawodności i prędkości. No wiadomo, najdroższe teoretycznie najlepsze. No, czy to jest jeszcze coś tutaj klikalne? No nie, no to już jest wszystko. To jest cała ta prezentacja.
mam nadzieję, że udało mi się mniej więcej udokumentować, jak taka prezentacja wyglądała. Na dzisiejszych komputerach może ona już nie być łatwa do odpalenia. Ja tutaj uruchomiłem to pod Windows 98. No też nie każdy ma już dzisiaj CD-ROM też, żeby w ogóle taką płytę włożyć do napędu. Dajcie znać, czy widzieliście kiedyś tą ofertę, czy korzystaliście z takich narzędzi sugerujących, czy promujących dostęp do internetu. A tymczasem trzymajcie się. Cześć! I łączy nas coraz więcej.